Tak, nie mylicie się, PSG przyszła kolej na nich. Nawet oni mają problemy. No, zobaczmy, co nam Paweł tutaj ugotował. Paweł przysyła save z gry PSG. Początek sezonu, jak pisze, był całkiem dobry, ale po meczu z Liverpoolem coś się popsuło całkowicie i nie wiem, co trzeba zmienić. Paweł, nie tobie pierwszemu po meczu z Liverpoolem coś się psuje. Sprawdźmy, Paweł, jak widzicie 4-3-3 szeroko, pionowa tiki-taka. Jeszcze niewiele wiemy o tym menadżerze, bo to jego początek. Dopiero tylko Trophée de Champion, a więc taki super puchar Francji zdobyty w pierwszym meczu. Więc to dopiero początek sezonu, pierwsze mecze, pierwsze spotkanie z polskim menadżerem na ławce PSG. No rzeczywiście, o tyle o ile remis z Monaco można jeszcze przyjąć na klatę, o tyle wyjazdowa porażka z Toulouse 0-1 no, wprawiłaby mnie w lekkie zakłopotanie, no ale nawet powiedzmy, że tutaj był jakiś wypadek przy pracy, no to 3-5 z Liverpoolem, naprawdę wymiana ciosów z Jurgenem Kloppem to najgorsze, co sobie można wyobrazić. Co w tym meczu się wydarzyło? No, widzimy, że porażka zasłużona. Dużo się tutaj Paweł bawił piłką, ale niewiele z tego dla niego wynikało. Sytuacji nawet sporo jak na Anfield, ale o bardzo niskiej jakości. Natomiast no, doprowadziłeś tutaj do bardzo wielu sytuacji o bardzo wysokim XG, chyba że tu jakiś karny, no tylko jeden. Więc tak naprawdę mimo wszystko tych sytuacji powinno być trochę mniej. Ale zacznijmy od początku, a więc od tego, jak tutaj Paweł radzi sobie w lidze. No jak widzimy, jeszcze niepełne tutaj dane, niepełne wykresy, bo to początek sezonu, ale już widzimy, że coś z tą obroną jest nie halo. Bardzo wysoka skuteczność wślizgów, dużo mniej tych sytuacji dla rywali, co jest oczywiste, ale na ile ta niska tutaj aktywność w obronie, szczególnie prób odbioru piłki na mecz, wynika z tego, że rzeczywiście PSG dominuje rywali, a na ile jest to efekt tego, że rzeczywiście z tą obroną jest coś tam nie halo. Proszę bardzo, XG 25, a bramek tylko 19. Tutaj też coś należałoby poprawić. Akcje defensywne, no okej, choć jak na taką ligę, to proponowałbym, no proszę, stracone posiadanie piłki głównie na połowie rywala. Próby podań, podnoś Paweł bliżej rywala, to są tylko statystyki z Ligue 1, więc trzeba tutaj przejść w stronę bramki rywala. PSG powinno tutaj tak naprawdę przejść przez ten sezon gołą nogą. Spójrzmy. Mbappé jako kompletny napastnik, nie mam pytań. Odwrócony skrzydłowy Neymar, schodzący napastnik Dembele i w środku środkowy pomocnik na ataku, pomocnik długodystansowy. Defensywny pomocnik, bardzo mocno atakujące prawe skrzydło, a lewe dużo wolniej, ale obiegi mamy z jednej i z drugiej. No to Pawełku, od razu ci powiem, jeżeli wybierasz sobie taki rzeczywiście asymetryczny wariant, gdzie jak widzę tutaj prawa strona będzie dużo szybsza i dużo wyżej będzie grała, a lewa troszkę wolniej i bardziej z piłką, a prawa bardziej ruchoma, no to wyłączaj te obiegi z prawej. Niech tej Dembele nie
czeka na Hakimiego, niech leci tutaj na wolne pole, bo ta piłka może trafić do niego dużo, dużo szybciej. Po ziemi na wolne pole, więcej swobody, okej, nie mam pytań. Niżej i znacznie krócej, co by się zgadzało z tym wariantem, zobaczcie, przepraszam, tutaj z tym wariantem utrzymywania formacji i krótkiego wybijania do środkowych obrońców, okej, nie mam tutaj pytań. Natomiast już jeżeli chodzi o ten średni, standardowy pressing na ligę, okej, to się zgadza. Tam rywale będą głównie grali pewnie z kontry i taki średni pressing i standardowy jest w porządku, choć nie wiem dlaczego akurat starasz się tutaj więcej swoich zawodników zaangażować na bokach. No może liczysz na to, że rzeczywiście będzie tu sporo dośrodkowań, a Ramos i Kimpembe powinni sobie mimo wszystko radzić z tymi górnymi piłkami dość dobrze, więc ja bym sobie to odpuścił, zastosował to ewentualnie wobec tych rywali, którzy rzeczywiście tradycyjnie mają szybkich, świetnie dośrodkowujących, skrzydłowych i bardzo wysokich napastników. Wtedy tak, wtedy taki wariant może się sprawdzić. W innym przypadku raczej nie. Dodaj tu trochę agresji, nie bójmy się tego. Nie bójcie się odbierać tej piłki agresywnie. Nie bójcie się również swoim, tym szczególnie broniącym zawodnikom, ostrzej odbierać piłkę, szczególnie jeżeli jesteście silną drużyną, faworytami. Przerywajcie jak najszybciej te akcje, szczególnie, że wasi rywale będą często grali szybko, długą piłką, więc przerwanie każdej takiej akcji przy wariancie utrzymywania formacji, no i przede wszystkim kod w pressingu, no pozwoli wam jednak utrzymać lepiej ten kształt, wrócić na swoje pozycje, niech sobie rywal tam zagra. Tutaj nie widzę wielkich problemów ani jakichś błędów czy w rolach, to jest bardzo fajnie. Problemem może być to rzeczywiście asymetryczne ustawienie środkowych obrońców, no i oczywiście o tyle, o ile w lidze i Ramos i Kimpembe mogą sobie dać dobrze radę z czytaniem tej gry, choć nie będą tutaj mogli liczyć na defensywnego pomocnika, który raczej będzie zainteresowany tu przed polem i swoją strefą, więc współpraca tych dwóch środkowych obrońców, ich współpraca, ich ustawianie się, koncentracja, ale przede wszystkim przewidywanie sytuacji na boisku będzie kluczowe. Przy tych rywalach, którzy grają na posiadanie wyżej, lubią piłkę, lubią forsować również środkiem, to jest bardzo niebezpieczny wariant. Tutaj ta piłka zarówno będzie wędrowała do wbiegających pomiędzy tych dwóch środkowych obrońców napastników. Jeżeli macie tu do czynienia z klasowymi, markowymi napastnikami, z drużyną, która potrafi grać piłką, która schodzi gdzieś też, zcina ze skrzydeł, tak jak to ma miejsce u Klopa, no to to ustawienie na pewno Klopowi się bardzo spodobało. Nie widzę tu problemu, Paweł. Tutaj trzeba raczej przeanalizować mecz. Jeżeli macie taki mecz, który was naprawdę zabolał, naprawdę taki mecz, w którym macie problem, proszę bardzo, krótka, prosta analiza. Oto bramki Liverpoolu. Co tu się stało? Przeanalizujmy, zobaczmy sobie te połączone wydarzenia, a potem szybciutko pójdźmy sobie do skrótu i zobaczmy, co tutaj się w tym meczu wydarzyło, w jakich okolicznościach padła ta bramka, jak byli ustawieni rywale, a jak ty. O, pięknie, kuleczki, proszę, macie tutaj piłkę, nie wiadomo, czy to była jakaś strata, chyba strata, bo jesteśmy tutaj ustawieni w środkowej strefie, więc spodziewam się, że gdzieś ta piłka została stracona tu, no i zobaczcie. Tutaj jest Salah, który pewnie jest tutaj prawym skrzydłowym, tu jest napastnik, tu jest drugi skrzydłowy, a tutaj będą wchodzący pewnie ze środka pomocnicy, Thiago pewnie ustawiony nieco głębiej, no i spójrzmy, jak tutaj Ramos jest ustawiony z Marquinhosem. Ramos od razu doskakuje do zawodnika strzelającego, on tu będzie, zawodnika prowadzącego piłkę, natomiast zobaczcie, co się dzieje. Marquinhos związany tą swoją strefą, nie ma tutaj partnera, który mógłby go zabezpieczyć. Verratti i Fabian daleko od akcji, Verratti bardziej zainteresowany
zmiany Salahem i tutaj pressingiem. Fabian będzie wracał, ale on już nie zdąży do tego Darwina, a również Bernat nie jest tutaj dobrym pomysłem. Zobaczcie, tutaj w ogóle Salah ucieka do boku. Ramos w tym momencie jest pozostawiony. On już tu nie nadąży za Salahem, jest za wolny. Będzie musiał wracać na swoją pozycję, podczas kiedy Nunes szuka już sobie tutaj pozycji i ją znajduje, bo Marquinhos jest za daleko od niego. Przede wszystkim krótkie krycie, ale też ustawić Ramosa, ustawić sobie tego Ramosa i Marquinhosa, bo oni, zobacz, są zupełnie poza akcją. Darwin ma tutaj czyste pole do strzału. I tak, słuchajcie, bramka po bramce, Firmino, kolejna akcja, o, też mamy akcję i zobacz, też prawą stroną, czyli tą stroną, gdzie ty jesteś bardzo wysoko ustawiony. Proszę bardzo, Salah do boku, jest Alexander Arnold i znowu Marquinhos głębiej, Ramos z przodu, Firmino między nimi się ustawia i on tutaj dostanie piłkę i wystartuje między tymi dwoma obrońcami. No niestety ten Ramos gdzieś tutaj też popełnia błędy, bo on powinien tu bliżej pewnie stać tego rywala. Natomiast mając szczególnie takie 4-3-3 Klopa, starajmy się szukać. Zobaczmy sobie jeszcze jedną bramkę. Tutaj też mamy jakiś wariant, tym razem z drugiego skrzydła. Zobaczmy, co tu się stało. Strata piłki w środku. Zobaczcie, wyizolowany, zupełnie samotny Darwin. Blisko niego Verratti. Zobaczcie, jak ta trójka defensywna nam się zachowa w stosunku do tego wariantu. Bardzo szeroko ustawieni skrzydłowi. No i w zasadzie wydaje się, że ta sytuacja jest bezpieczna. Co tu się dzieje? Tutaj Henderson podprowadza tę piłkę bliżej Darwina. Obaj tutaj skrzydłowi zostają z tyłu, tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast co tu się dzieje? Verratti doskakuje do Darwina i on zaraz zgubi tego Darwina, zgubi zaraz to posiadanie, jestem przekonany. Natomiast bardzo szeroko ustawieni środkowi obrońcy spowodują tutaj korytarz dla Darwina. I zobaczcie, Verratti doskakuje do Hendersona, bo on jest zainteresowany tu pressingiem na przedpolu. Darwin już wbiega tutaj do wolnej piłki, która zaraz do niego trafi i mamy bramkę. Jak temu zapobiec? W 2-2 sposoby. Przede wszystkim, jeżeli chcecie zachować ten wariant, musicie mieć tutaj kogoś, kto będzie jednak łącznikiem, kto będzie mniej pilnował pola, a bardziej wchodził tutaj między tych dwóch środkowych obrońców, blokując ten ich zbieżny ruch. To ustawienie was może trochę mylić, ale pamiętajcie, zachęcam, poradnik role i relacje, tam są środkowi obrońcy również na zabezpieczeniu. Oni mają się przede wszystkim ustawiać nieco głębiej, ale kiedy? No nie wtedy, kiedy tracimy piłkę w środku pola, tylko wtedy, kiedy rywal spokojnie rozgrywa od swojej bramki. W momencie, kiedy rywal przejął piłkę już gdzieś w środku pola, no to ci obrońcy reagują na jego pozycję, na sytuację na boisku. On nie będzie teraz biegł do tyłu i ustawiał się z tym Kimpembe, tak jak żeście mu chcieli, żeby tych prostopadłych piłek zagrywanych za plecy obrońców uniknąć. To jest wariant tak naprawdę na agresywnie kontratakujących bezpośrednimi, długimi piłkami rywali. To nie jest wariant na Klopa. Tutaj zdecydowanie obrona w linii z Kimpembe. Oni dzięki temu będą grali też bliżej siebie i absolutnie tutaj nic nie zmieniamy. Jeżeli agresywny odbiór i jeżeli cokolwiek możemy zmienić, to możemy takiego rywala, jakim był Darwin w takim meczu, absolutnie ściśle bronić, aktywować pressing, żeby doskakiwać do niego, to już nie wiem, to już zależy od tego, od umiejętności waszych rywali. Raczej ja bym tutaj nigdy, znając Ramosa i Kimpembe, raczej starać się zasłaniać ten korytarz. Agresywnie można odbierać tę piłkę, ale krótko kryć, czyli bliżej odległość, ale czas reakcji i taki doskok już nie jest wskazany, raczej zasłaniać mu właśnie tę bramkę, mieć łącznika defensywy, który będzie tutaj wchodził, a jeżeli ustawiamy się w linii, to już wtedy nawet taki defensywny pomocnik z zadaniami obrony, ale pamiętajcie, że on utrzymuje pozycję, on będzie tylko w tej centralnej części, więc jeżeli chcecie tutaj kogoś, kto będzie bardziej aktywnie naciskał w różnych sektorach boiska i podążał za akcją, to pomocnik odbierający piłkę. W każdym innym przypadku
przypadku rygiel defensywy sprawdzi się lepiej, on będzie pogłębiał, on będzie zablokował ten korytarz. Rygiel defensywy właśnie będzie wam blokował te głębsze, penetrował, on będzie cały czas aż tutaj schodził na przedpole, starając się tę centralną część boiska blokować. Defensywny pomocnik to jest ktoś, kto ma bardzo dużą, dużo szerszą tą strefę operowania niż rygiel defensywy, ale już ustawienie tego środka obrony z takim na przykład nawet tutaj krótszym kryciem będzie dużo, dużo lepszą, dużo lepszym wariantem. No tutaj już ustawiłem krycie konkretnej pozycji, ale możemy również zastosować krótsze krycie. No i oczywiście, skoro widzicie, że tym skrzydłem będzie tutaj czy Diaz, czy Salah atakowali, no to troszkę ostrożniej na boga, nawet jeżeli nie boczny obrońca, chociaż no na wyjeździe na Anfield ja bym raczej tak się ustawił, szczególnie że my po zdobyciu piłki utrzymujemy formację, a po stracie przystępujemy do pressingu, więc pogłębszymy trochę te pozycje. Dajmy tutaj i Kimpembe, i Ramosowi z każdej strony partnera do gry, plus jeszcze tą walkę na przedpolu. Wtedy możemy liczyć na to, że rzeczywiście te akcje jak najrzadziej będą się przedostawały za naszą obronę. Więc no, nie ma tutaj błędu, jeżeli chodzi o słabszych rywali, o grę w lidze francuskiej, natomiast musisz mieć zupełnie inne warianty w grze z rywalami w europejskich pucharach, szczególnie jeżeli tymi rywalami są takie drużyny jak Liverpool. Proszę, z Borussią Dortmund nawet na wyjeździe można sobie poradzić, choć już tutaj też widać, że Borussia coś fajnego zrobiła i kilka tych strzałów Borussii, co też będzie można pewnie na tym ekranie analizy znaleźć, kilka tych strzałów Borussii było dobrych, choć kilka było niecelnych, ale one mogły być też o wysokim XG i tutaj trzeba by raczej sprawdzić właśnie te dane analityczne i strzały Borussii. Gdzie tutaj do tych strzałów dochodziło? 0,27 to była bramka, ale obroniony 0,17 to również groźna pozycja. Tutaj 0,20 strzał niecelny, też bym się zainteresował, w jaki sposób doszło do tego, w jaki sposób dopuściliśmy do tych dwóch tutaj groźnych sytuacji. Proszę, 0,20, 0,19 to są też groźne sytuacje, więc to, że nie straciliśmy tutaj bramki, to jest też być może zasługą jakichś lepiej ustawionych obrońców, a być może zasługą tylko niecelności napastników. Z tymi słabszymi rywalami tak, ale z groźniejszymi, z Liverpoolem u siebie, z Borussią u siebie, z Klub Brugge można zagrać troszkę odważniej. Tutaj już bym szukał innych wariantów. Paweł, fajna taktyka na ligę francuską, jak widzisz, nad defensywnymi ustawieniami w lidze, w szczególności w Lidze Mistrzów, trzeba jeszcze popracować, ale w PSG nie bałbym się. Można tam nawet powoli szukać następców dla Ramosa, kogoś szybszego, kogoś, kto lepiej czyta grę takich zespołów jak Liverpool, a nie kogoś, kto świetnie ustawia kolegów i raczej lepiej zachowuje się we własnym polu karnym. Pawełku, dużo, dużo szczęścia w europejskich pucharach, bo do nich PSG, jak wiesz, nie ma niestety dobrej ręki. Łapki dla Pawła na zachętę. Trzymajcie się, cześć, dzięki.